Witajcie, mówiłem w ostatnim odcinku o ugodach z bankami, ponieważ po ostatnim wyroku TSUE, w którym banki zaliczyły nokaut, rozpoczęli kampanię bankierzy promocyjną ugód. I przyszła mi jedna rzecz do głowy. Pamiętajcie, przede wszystkim uważajcie na to, co podpisujecie, bo banki nie są instytucjami zaufania publicznego. Będą was znowu próbowali oszukać. Druga sprawa jest taka, że jedna rzecz mi się przypomniała. Dobre ugody dostają ludzie, którzy poszli do sądu, którzy pozwali bank. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że jeśli dostaniecie nawet propozycję ugody, nie zgadzajcie się na nią. Zaproponujcie bankowi swoją propozycję ugodową, ponieważ wiemy już, że te pierwsze propozycje ugodowe są bardzo kiepskie. Dopiero jak zaczynacie negocjacje z bankiem, to powoli, powoli te propozycje ugodowe zaczynają mieć sens. Także najpierw najlepiej pozwać bank, wtedy dostajecie dobrą propozycję ugodową. Jeśli nie chcecie pozwać banku, to wystąpcie do banku o propozycję ugody. Sprawdźcie wszystko, przeliczcie, porozmawiajcie z prawnikiem i najlepiej zaproponujcie swoją wersję ugody.